Temat lekcji: zaćmienie Słońca i Księżyca oraz fazy Księżyca. Cele lekcji. Najpierw powiem o fazach Księżyca, później będę analizować rysunki zaćmienia Słońca i Księżyca, czyli te umiejętności, które są najważniejsze na pracę klasową z tego tematu. Ten temat właściwie dopełnia nam ruch obrotowy Ziemi. Wyrzucam go w osobny temat, bo być może szukacie właśnie tego zagadnienia. Dużo więcej na temat zaćmień mówi się na fizyce, w geografii. Właściwie interesuje nas tylko ten układ Księżyc, Ziemia, Słońce oraz nazwanie głównych faz, więc zapraszam, będzie to króciutka lekcja. No to zaczynamy od faz Księżyca. Przypatrujcie się tej animacji i upływie czasu, jaki tutaj zachodzi. Księżyc obiega Ziemię i wykonuje pełny obrót wokół własnej osi w takim samym czasie, 27 godzin, 7 godzin i 43 minuty. Nazywamy ten okres miesiącem gwiazdowym. Ten czas powoduje, że z Ziemi zawsze obserwujemy tę samą stronę Księżyca, co widzicie właśnie na animacji, czyli my zawsze widzimy jedną stronę, mogę powiedzieć, tarczę Księżyca. Ponieważ jednak w trakcie ruchu obiegowego Księżyc jest różnie oświetlany przez Słońce, to właśnie dlatego my z Ziemi widzimy różne fragmenty tarczy tej samej, jak powiedziałam, strony Księżyca. Obserwowane co 4 tygodnie fazy Księżyca, które widzimy na niebie i które właśnie musicie tutaj potrafić nazwać. Mam tutaj kolejne sytuacje, jak zmienia się ta oświetlona tarcza Księżyca i teraz sobie popatrzmy na rysunek, z czego to wynika. Celowo znalazłam Wam dwa różne rysunki, które w jakiejś formie, nie takiej, tylko zapewne schematycznej, mogą Wam pojawić się na klasówkach lub na maturze. I teraz jaka jest różnica? No zobaczcie, że ponieważ Ziemia obiega Słońce, to mogę złapać w dwóch różnych sytuacjach ten moment oświetlenia Księżyca. Czyli na pierwszym rysunku mam Słońce z lewej strony, a na prawym rysunku z prawej. I jakby tutaj to jest kluczowe do rozpoznawania tych faz Księżyca. No dobra, czyli patrzmy na pierwszą sytuację. Zawsze patrzycie sobie na Ziemię i na Słońce i zastanawiacie się tak, rysujecie sobie ludzika na Ziemi i myślicie, co ten ludzik z Ziemi teraz widzi. No więc jeśli ludzik na Ziemi stoi sobie, a Księżyc znajduje się w tej pozycji, czyli znajduje się między Słońcem a Ziemią, to ludzik stojąc na Ziemi widzi, spójrzcie, tą nieoświetloną część Księżyca, zatem jest to faza nów. Za to z drugiej strony stoi sobie ludzik na Ziemi, patrzy na Księżyc i Księżyc jest teraz pięknie oświetlony cały. Pytacie mnie na lekcji czasami, jak to cały, że przecież tu powinna zasłaniać Ziemia. No, pamiętajmy, że Słońce jest dużo większe od Ziemi, dlatego te promienie słoneczne dotrą na całą tarczę. Więc w tym układzie Ziemia, Księżyc będzie w pełni. I teraz idąc od pełni, przesuwamy się niezgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, przeciwnie, o tym też mówiłam już w ruchu obiegowym, przeciwnie do wskazówek zegara. I idąc przeciwnie od pełni, na górze, tak należy to zapamiętać, mamy pierwszą kwadrę i tu w tej sytuacji, zobaczcie, mamy pół Księżyca oświetlone, pół zacienione. Z drugiej strony na dole rysunku mamy ostatnią kwadrę i tak jest nazwana ta faza, ostatnia kwadra. No dobrze, czyli jeszcze raz, patrzycie sobie, z której strony jest Słońce, żeby znaleźć pełnię i nów, u góry pierwsza kwadra, na dole. I w drugiej sytuacji, jeśli Słońce jest z tej strony, odwraca mi się oczywiście ta sytuacja, czyli pełnię mam teraz na drugim brzegu, czyli wtedy, kiedy tarcza jest oświetlona cała, a nów jest między Ziemią i Słońcem.
No dobra, no to teraz na, właśnie na takim rysunku, co Was czeka na klasówce. Zatem wyobrażam sobie ludzika i zobaczcie, jak to pięknie widać na tych rysunkach. No to teraz ludzik widzi cały księżyc oświetlony, czyli jest to pełnia piątka. A jedynka widzi, nie widzi właściwie, bo tarcza jest nieoświetlona i jest to jedynka nów. Trójeczka u góry zawsze pierwsza kwadra, siódemka na dole ostatnia kwadra. No i na nasze potrzeby, na geografii, właśnie ten rysunek z faz księżyca to jest coś, co musicie potrafić. I teraz powiemy sobie o dwóch szczególnych sytuacjach. Pierwsza z nich to jest zaćmienie księżyca. Zdarza się, że Ziemia, Księżyc i Słońce ustawią się na krótki czas w jednej linii. No i konsekwencją takiej sytuacji są te dwa zaćmienia, Słońca i Księżyca. Zaczynamy od zaćmienia Księżyca. Zachodzi, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem, będącym w pełni, i Księżyc wejdzie w cudzysłowie w stożek cienia Ziemi. Dużo bardziej obrazowo wygląda to zawsze na najróżniejszych schematach. Czyli zaćmienie księżyca, które mamy tutaj na zdjęciu. Teraz zobaczmy, jak wygląda schematycznie. Księżyc wsuwa się w cień, który rzuca Ziemia. No i to będzie bardzo krótki czas, tak jak mówiłam. Główna umiejętność na sprawdzianach to przede wszystkim rozpoznanie tego na schemacie. Tych schematów, jak sobie wpiszecie w grafice, wyskoczy Wam bardzo dużo, czyli tu klucz rozpoznania to zawsze, jeśli księżyc jest za Ziemią, chowa się za cień rzucany przez Ziemię. Czy to będzie taki rysunek, czy to będzie taki rysunek, to zawsze zwróćcie uwagę, że księżyc musi się schować za cień Ziemi i wtedy jest zaćmienie księżyca. Ostatnie całkowite zaćmienie księżyca w Polsce widzieliśmy 27 lipca 2018 roku. No i nie wiem, kiedy oglądacie mój film, ale my czekamy na zaćmienie 26 maja 2001 roku. Nie będzie widoczne z Polski, a pierwszą taką obserwację będziemy mogli wykonać 16 maja 2020 roku. Warto sobie ustawić przypominajkę, a na pewno poinformują Was o tym w wiadomościach. No i teraz zaćmienie Słońca powstaje, gdy Księżyc znajdzie się między Słońcem a Ziemią i w tym samym czasie przesłoni światło słoneczne. I w internecie przepiękne zdjęcia uchwycenia zaćmień Słońca w różnych rejonach świata. Czemu mówię w różnych rejonach świata? Bo zobaczcie, że teraz Księżyc znajduje się w środku między Słońcem a Ziemią. Czyli jeszcze raz, jest Księżyc pomiędzy, jest zaćmienie Słońca, a jak jest w cieniu Ziemi, zaćmienie Księżyca. No i zobaczcie, to jest taki wąski pas osób, które w danym momencie zaćmienie Słońca na Ziemi mogą obserwować. I inne ujęcie, znowu Księżyc w środku i dochodzi do zaćmienia Słońca. I znowu Księżyc między Słońcem a Ziemią. Czyli byleby tutaj, słuchajcie, nie pomylić tego układu. No i w Polsce do zaćmienia całkowitego tutaj nam nie dojdzie, a daty, na które zwracam uwagę, to będzie płytkie zaćmienie częściowe 10 czerwca 2021 rok i częściowe zaćmienia 25 października 2022, 29 marca 2025 rok. No i to wszystko. Mam nadzieję, że nie pomylicie tych dwóch układów zaćmień, bo one z dzisiejszej lekcji są najważniejsze. Dziękuję za uwagę.